Dzień dobry. Dzień dobry. Ewa sobie tuś ta śpiewa. A my jedziemy do Torunia, jedziemy jeszcze, tylko skoczymy po Igora i jedziemy. I jedziemy. Idzie już, no dobra. To jedziemy do Torunia, ponieważ muszę tam odebrać duży samochód z serwisu, bo był robiony DPF. I coś tam jeszcze, i coś tam jeszcze i. No i. Nie jest zbyt dzisiaj. Zobaczymy, czy zadziała, co? No i miało działać. O, za trzecim razem. Do trzech razy sztuka, jak to się mówi. Rzucimy to. Rzucimy to. I będzie git. Cicho, piesku. Jedziemy? Mhm. No to czekam dawaj. Czekam na Igora, bo on pewnie będzie chciał się przebrać. Nie, po co się będzie? A piesek do domku? Piesek do domku? Chodź, fineczko, chodź. Dobrze, czekaj, niech się wysika. No to sikaj. To marznij tutaj. Niech marznie. Dobrze, Igorek przyszedł, to ja już wyjeżdżam, bo jeszcze trzeba zatankować. I później, kurczę, tamte jeszcze muszę potankować. Tamten samochód muszę potankować, bo tam też paliwa nie ma. Prawie. No i tak. I mamy ostatnie rondko. Cichutko, Igorku, tam z tyłu. Tutaj skręcamy w prawo. I mamy. Co to jest? Serwismana, widzę, że tu. No, serwismana mamy, oczywiście. Man to wiecie, co to za skrót jest, nie muszę wam przytaczać. Mi też. Marne auto niemieckie. A to nie słyszałam. No i dlatego na serwis często zajeżdża. No dobrze, to ja tutaj z Igorkiem, tu jest naczepa, a on stoi, gdzieś tu stoi. Ja stanę na hotdoga na Orlen. Ja z Igorkiem, tam stoi. Ja z Igorkiem sobie wezmę ten, pojadę manem, a Ewka wróci tym, nie? Tak, naszą strzałą wracam ja. Naszą strzałą, właśnie. A na ten Orlen to gdzie? No. To gdzie? To jedziemy razem, czy nie? Po prawej stronie. No, ale razem jedziemy, czy osobno jedziemy? Możesz jechać za mną, jak chcesz. Jak za tobą? A jak? Ty za mną. Ja? Za będziesz za tirem jechać. Będziesz wiedziała, jak wrócić do domu. Przestań, nie rozśmieszaj mnie. Pojedziesz za mną. No, rozumiem. Uciekaj. Tak bez pasów jeździsz, a ten zobacz, jaki ładnie, jaki zniszczony jest. Matka tam czeka. My musimy tą naczepę podpiąć, która tam jest. No. Tak. Nie. Tutaj mamy nasz sprzęt. Nie wiadomo, czy zginął, wiesz? Może zginął, może nie zginął. Muszę go zobaczyć w szpitalu. Tak? Ja chcę go nagrać. No dobrze. Gra? Dobrze. Gra tutaj. Tu jeszcze podźwigniemy to. Kurczę! Jedziemy. Ten drzwi nie zamknął. O! Żarówkę widzę, chyba wymienili. Poziom zrobimy. I jeszcze trzeba hamulec z tyłu wcisnąć, żeby można było jechać, prawda? No. Ewka tam gdzieś stoi, a my jedziemy. Jedziemy, koleżko?
Jo. No, to fajnie. Gdzie jedziemy, do domu? Nie. Czy na hot doga? Na hot doga, dużego, takiego potężnego bardzo. No, no. Tak. No, nie wypadnij. Mam lęk wysokości. Tak? Nie wypadnij. Trochę. O, matka idzie, proszę bardzo. Idziemy na hot doga. Ja skaczę teraz na Batmana. No, no. Skacz na Batmana. Domku, jak się jedzie z tatą takim wysokim? Lepiej jak... Co? Jechałeś komuś prawie w dupę, mówi. No, widzisz. A co tam bo się to, wydarzyło? Bo to się wydaje, że jest blisko, a jeszcze jest metr. A, jakieś losowe zdarzenie. No, trzeba uważać. Trzeba uważać. Lepiej trzeba zachować odległość większą od razu, wiesz? My... Tam uczyń to pachnie. A ty brudne spodnie masz. Gdzie? To zobacz, jak upieprzyłaś se. Ty to od auta chyba. No, widzisz. Od auta. No, nie wiem gdzie. Lol, lol. 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 Lol, pralkę, nie? LOL XD. LOL XD, ale to dobrze, że pralkę mamy. Dobrze, pralka jest fajna. No, fajna jest. Z tysiącą wysp. Wciś sobie bardziej. Trzymaj. O, tylko nie za bardzo, bo dół wyskoczy. Pyszny sos. I co? Dobry amerykański sos? Zjesz takiego dużego? Jo. Matka, a ty też zjesz takiego dużego? Małe, nie, ty masz mały. Dziękuję bardzo. Z tysiącem wysp, może tak, być? Tak, tak. Tak, no. Tu masz jedną kawkę, tą drugą, bo ta już upita jest, łyczek malutki. A wymieszałeś? No co? No, mleko z kawą. To się wymiesza, super. Nie wymieszałeś. Chodźko, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Koleżka zawsze duży. Ja nie wiem, czemu on chce wszystko, co dorośli. Duże hot dogi. ostre nie sosy. Czekać, nie? A przecież ja jestem dorosły i nie biorę ostrych naczyń, ostry biorę, ale nie biorę duży, bo dla mnie jest za duży. Ja, no, mi wystarczy mały. Mały. I chowa. No? No, nic no. Nie poradzisz. Właśnie. Guszcza i guściki. No, teraz sobie nie wziąłem, bo. A co, jedziemy od razu, czy zjemy i dopiero? No, możemy zjeść i dopiero. Tak, zrobimy jak ludzie. Tak? Jak ludzie? No, a nie mają tu żadnych ogródków? Mają, chodzi gór, tu jest zabawownia jakaś. Gdzie jest zabawownia? Tu. A, zabawownia. No tak. Może ci wodę przyniosę z samochodu, co? Ja mam wydać mu kawę. Kawa z mlekiem. Kawa by ci nie smakowała. A czekolada to jest za słodka. On chciał czekoladę. Tyle. Tyle cukru. Tu nic nie ma, co tutaj jest. Zamknięte. Gdzie? A, tutaj masz. No właśnie, będziemy się bujać tutaj. Jo, tam. O kurczę, to ja tam idę. Nasz, no widzisz. Nasz dorosły mężczyzna poszedł się bujać na koniu. Nie uduj się. Tak, tam się poszedł na koniu bujać. Taki jest dorosły. Trzymaj. Co, mam ugryźć? No. No dobra, jednego gryza wezmę. Chociaż ja wolę ten, amerykański sos, a ty... A ja nie lubię takich. No właśnie. Proszę. Chyba, że pójdę i ci pięćdziesiąt do tej kawki. Masz ochotę na to? Nie, nie chcę. Ja bym przyniosła. Mm-mm. Się bujam. No, widzę. Klasa ogląda. No spoko, no co? Jemy ONZ-ową hot doga na pół, bo przecież nie da rady inaczej. Taka inflacja jest straszna, że nie możemy we dwóch jeść dwa hot dogi, tylko jemy sobie we dwóch jednego na pół. Jest po taniości, prawda? Tak, oczywiście. Da się. Zamykaj. Zobacz, jakie ładne niebo za mną jest. No, się narobiło na tym niebie. Takie chmurki ładne. Super, jak na wrzesień to w sam raz. A rano było 10 stopni, nie? A w Chorwacji pewnie 25 albo 8, a teraz to już pewnie ze 35. Nie, koleżko? Fajnie. No i w trasę, jak to się mówi, nie?
Mamuśka tam jedzie, a my tu. My jedziemy dużą furą, a mama mniej, małą furą właśnie. Tak nam się rozpadało. Tak, Igor ledwo co widzi. Tragedia normalnie. No. Ewka tu jedzie przed nami, a całą drogę się nie widzieliśmy, a ona tu kurczę jedzie. Nie wiem po co tutaj jedzie. W sumie ja tam mam renówkę, to mógłbym renówką wrócić z Igorem, nie? Koleżko? Ale co? No, odłóż ten telefon już, bo już starczy ci. Się gapię. No właśnie, gapisz się. Nie wypadnij tam. Oj tam. Oj tam, oj tam. Wypadniesz i tyle będzie. A my zatankujemy, bo puste zbiorniki są. Potankowany samochód. Ładne niebo jest teraz, nie? Teraz ładniejsze jest. Potankowany samochód, AdBlue wlane, naprawić, naprawiony. Czy to jest otwarta ta renówka moja, czy nie? O kurde, ale to gorąco w niej jest. Tu damy ten, tu damy ten, kluczyki damy może tu. No i jedziemy. Jedziemy. Towar. Towar sobie załaduję chyba sam. I pojadę z nim prosto do Włoch. Prosto do Włoch. No i z Włoch coś tam będziemy ładować z powrotem do Polski. Fajnie, nie? No. No a kiedy? No po weekendzie, po weekendzie. Poniedziałek. Pojadę, żeby zdążyć w piątek być z powrotem, bo tak ten nie zdążył. No i już jestem w domu, ale Ewa przed chwilą dzwoniła, że jedzie do niej kupić buty jakieś gdzieś. Torba wielka została tutaj, że jedzie gdzieś buty kupić jej na miasto. A ty, Igorku, co tam robisz? Gram. O, właśnie, gram. Może by się tak pouczył, co? Nie, żadnych gier, nie wolno patrzeć na gry. Woda już się chyba wylała. Cała. Wylała się? Jeszcze trochę zostało, ale to trzeba jakoś tutaj wylać. I co? Nie ma pani? No widzisz? Pani pojechała po buty. No dobrze. I chyba go złożymy w tym roku. Mieliśmy nie składać, ale trzeba tam wyczyścić go, bo on trochę jest pobrudzony. Za dużo zadań? Dużo. Dużo, no właśnie, dużo, dużo. Trochę przez chwilę wyszło słońce i się zrobiło ciepło. A chowamy basen, bo istnieje scenariusz, który zakłada, iż tutaj zrobimy jakiś ładny, żeby nie było takiego dziadostwa, nie? Kamienia, trawy albo jakichś innych rzeczy. Może się uda coś zrobić fajnego. Jakoś to ładnie, nie wiem. Nie mam pomysłu, żeby zrobić. No a jak nie, to po prostu go rozłożymy tak jak teraz stoi w przyszłym roku i już. Basenik trochę wypłukałem. Musi trochę podeschnąć. Teraz znowu zaczyna padać.
Zobaczymy. Jeszcze jest czas. No i tam chcę coś zrobić, ale jeszcze nie wiem co, jak i kiedy. W zeszłym roku też chciałem i stanęło na tym, że nic się nie zrobiło. Także widzicie, sieć to nie móc. No ale kto wie, może się uda. Ucieczka nie ma tej pani, ta twoja pani gdzieś poszła. Nie wiem.